Chwalony Jezus Chrystus, witajcie. Rozpocznijmy naszą modlitwą o Ducha Świętego. Przyzywajmy Ducha Świętego na ten czas spotkania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, wołamy, przyjdź. Napełnij nasze serce, umysły, rozświetl swoim światłem. Aby słowo, które pochodzi z ust Bożych, stało się w nas ciałem. Amen. Posłuchajmy teraz tego słowa z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Oto słowo Boże. To jedno słowo moglibyśmy wyłowić z dzisiejszej Ewangelii. Ono powraca niczym taki refren, odbija się echem w naszym wnętrzu. Czuwajcie. Inaczej możemy powiedzieć, dzisiaj Jezus mówi: nie śpijcie. Obudź się, człowieku. Obudź się. To jest czas obudzenia. To znaczy, to jest czas takiego wybudzenia się z takiego letargu, poczucia, że wszystko jest dobrze. Takiego zbytniego pobłażania sobie. Pobłażania sobie. I to jest takie zaproszenie dzisiaj Pana Jezusa do takiego nawrócenia prawdziwego, żywej wiary. Postawy, którą prezentował święty Franciszek. Pod koniec życia zwołał wszystkich braci i mówi im: bracia, zacznijmy wszystko od nowa. Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Już założyli zakon, już działali, głosili Ewangelię, wiele osób porwali ze sobą. Ci żebracy, ubodzy, powstały siostry, klaryski. Franciszek u schyłku swojego życia mówi: zacznijmy od nowa, jeszcze nic nie zrobiliśmy. Postawa czujności, o której zaprasza dzisiaj Jezus, to jest postawa obudzenia się. Obudzenia się, które ma skutkować konkretnym działaniem dla Chrystusa. Co zrobiłeś dla Niego? Do tej pory jeszcze nic. Zacznij od nowa, dzisiaj. To jest taka postawa, kiedy człowiek jakby spodziewał się, że za chwilę stanie tutaj Jezus Chrystus, że On po prostu przyjdzie. Co Mu powiesz? Jak zareagujesz? Przychodzi Chrystus, który mówi ci dzisiaj z pełną mocą: czuwaj. To jest czujność, która ma też takie znamie pewnej przestrogi, żeby przez swoje właśnie takie pobłażanie, lenistwo duchowe, taki letarg, nie popaść w jakieś zło, w jakiś większy problem, który czyha. Święty Piotr mówił w swoim liście: czuwajcie, bo przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Czuwajcie. On dobrze wiedział, co znaczy to słowo. Zapamiętał je dobrze, kiedy Jezus je mówił. Dlaczego? Dlatego, że właśnie on nie potrafił czuwać nawet jednej godziny w ogrodzie oliwnym. I Jezus o tym właśnie mówi, o tej czujności. My dzisiaj wchodzimy w tą godzinę czuwania przy Chrystusie, aby trwać na modlitwie, aby powiedzieć sobie dzisiaj: jeszcze nic nie zrobiłem, muszę zacząć od nowa. Do tego nas dzisiaj Jezus zaprasza. Pomyślmy sobie o tym w ciągu tego dnia, zastanówmy się i na modlitwie opowiedzmy o tych wszystkich naszych przemyśleniach. I po prostu trwajmy na tej modlitwie dzisiaj przy Chrystusie, myśląc sobie właśnie o tej jednej godzinie z ogrodu Getsemani. Jesteśmy razem w sercu Boga. We'll be right back.
Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.